sobotę 19 września grzybiarze penetrujący las między dwiema przygranicznymi wioskami położonymi w gminie Giby natknęli się na niewielką grupę uchodźców. Powiadomieni policjanci po przybyciu na wskazane miejsce znaleźli trzech mężczyzn. Dwaj z nich, z uwagi na ich stan, trafili w ręce medyków do szpitali w Augustowie i w Suwałkach. Trzeci był martwy. Policja i prokuratura konsekwentnie odmawiały podania jakichkolwiek informacji na ten temat. Nieco szczegółów ujawnił dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas zwołanej konferencji prasowej. Ci ludzie trafili w połowie września do Mińska. Po kilkudniowym pobycie w hotelu w Mińsku za 2,5 tysiące dolarów od osoby mieli być przerzuceni na teren Niemiec poprzez polską granicę. Zostali dowiezieni do kompleksu leśnego, w którym szybko się pogubili. Wedle ich informacji, które przekazali naszym funkcjonariuszom, usiłowali wrócić z powrotem do Mińska. Zostali zatrzymani przez żołnierzy czy też pograniczników białoruskich, przez funkcjonariuszy w mundurach. Niemalże siłą, pod presją doprowadzeni do granicy polskiej, gdzie przez pewien czas przemieszczali się wzdłuż zasieków, które są na naszej granicy rozstawione. W pewnym momencie zostali zidentyfikowani przez patrol naszej Straży Granicznej, który jednoznacznie powiedział im, że jest to nielegalne, nie ma przejścia i że mają wracać. Ponownie podjęli próbę powrotu z tego kompleksu leśnego do Mińska. Zostali zatrzymani przez kolejny patrol białoruski, dołączeni do grupy około 20 osób i przez tych umundurowanych funkcjonariuszy przewiezieni na granicę litewską. Tam trójka Irakijczyków oddzieliła się od reszty migrantów. Prawdopodobnie przez teren Litwy przeszli na teren Polski. W którymś momencie jeden z uczestników tego przedsięwzięcia, ten, który zmarł, zaczął zachowywać się w sposób dziwny, bardzo niepokojący, do tego stopnia niepokojący, że wykonano telefon do Iraku, do kogoś z jego rodziny z pytaniem, czy ta osoba zażywa narkotyki. Ktoś z rodziny miał powiedzieć, że nie. Ci dwaj współtowarzysze pilnowali denata. Potem przez jakiś czas odpoczywali, kiedy obudzili się, ta osoba już nie żyła. Chcę Państwu powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły i nie przesądzając niczego, ale są pewne okoliczności, które będą bardzo starannie analizowane w związku z wypowiedziami, z informacjami przekazanymi nam przez tych dwóch obywateli Iraku, którzy towarzyszyli denatowi w tej ostatniej jego podróży, które powodują, że sekcja zwłok będzie niezwykle drobiazgowa i zarządzono w wielu różnych kierunkach badania denata, również badania toksykologiczne. Teren, na którym znaleziono trójkę mężczyzn, nie jest objęty stanem wyjątkowym. Miniony weekend, jak dodał uczestniczący w konferencji komendant główny Straży Granicznej, był na polskiej granicy wschodniej równie trudny, jak i tragiczny. Zwłoki znalezione koło Frącek nie były jedynymi ujawnionymi w ten weekend przez nasze służby graniczne. Na terenie strefy przygranicznej ujawniliśmy zwłoki trzech osób, jak się okazało, migrantów, w różnych miejscach i w różnej odległości od samej linii granicy państwowej. Ale w tym miejscu chciałbym przekazać jeszcze jedną informację. Nasz patrol też wczoraj, w dniu wczorajszym, w godzinach porannych, po stronie białoruskiej, w pewnej odległości od linii granicznej, zauważył grupę migrantów i obok leżącą kobietę. Powiadomiliśmy natychmiast stronę białoruską, jednak Białorusini nie reagowali. Ponawialiśmy te próby na tym najniższym szczeblu placówki. Po stronie białoruskiej odebrano tylko raz od nas telefon, już później nie odbierano, więc przeszliśmy na wyższe szczeble i pierwszy patrol pokazał się dopiero po kilku godzinach i w ogóle zignorował tą sytuację, przeszedł obok. Dopiero po dalszych naszych informacjach i kontaktach ze stroną białoruską został wysłany patrol w to miejsce. Niestety po przybyciu stwierdził zgon tej kobiety. Chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch przypadkach, które miały miejsce, między innymi w dobie poprzedniej, podczas weekendu.
Zatrzymaliśmy kobietę w ciąży, która ze sobą prowadziła 13 dzieci. To nie były jej dzieci. Więc wygląda na to, że te dzieci zostały odłączone od swoich rodzin i siłą przepchane na polską stronę. Połowa tych dzieci trafiła do szpitala, bo są chore na COVID. Kolejny przykład. Wspominał pan premier, pan minister o sytuacji, kiedy strona białoruska przerzuciła na stronę polską w miejscu niebezpiecznym, tam gdzie są mokradła, bagna, tą grupę 8 osób. Te osoby tam utknęły, zaczęły się topić i dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszom policji, straży pożarnej i funkcjonariuszom straży granicznej te osoby zostały uratowane, 7 osób trafiło do szpitala. Funkcjonariusze z narażeniem własnego zdrowia i życia uratowali te osoby. I takich przykładów bym mógł przekazywać wiele, ale to nie ani czas, ani miejsce. Chciałem jeszcze powiedzieć o tych statystykach, o których się mówię. Zwróćcie Państwo uwagę, że od początku roku takich prób nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby było około 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy, z czego 3,5 tysiąca odbyło się w ubiegłym miesiącu, czyli w sierpniu, a ponad 4 tysiące w 19 dniach września.